W ogóle nie rozważam możliwości współpracy z Platformą Obywatelską czy z panem premierem Donaldem Tuskiem. Myślę, że tak samo należy odczytywać słowa Jana Strzeszka. Czym innym jest ocena działalności Donalda Tuska. Ta ocena z mojej strony, ze strony Porozumienia, jest jednoznacznie negatywna. Czym innym natomiast jest ocena działań telewizji publicznej. Ja nie oglądam żadnej telewizji, nie mam na to czasu. Ale... A szkoda, bo Republika to świetna telewizja. Trzymam kciuki za dalszy rozwój telewizji Republika. Natomiast posadzono mnie ostatnio przed ekranem telewizyjnym, żeby mi pokazać próbkę tego, co serwują wiadomości. Rzeczywiście tam była wypowiedź, tam był materiał na temat Donalda Tuska i powtarzały się parę razy te słowa Für Deutschland. No, panie redaktorze, wszyscy doskonale pamiętamy, pan redaktor i ja, te zarzuty o dziadku z Wehrmachtu. I uważam tak, Donald Tusk jest moim politycznym przeciwnikiem. Bardzo krytycznie oceniam okres, kiedy był premierem. Uważam, że to było 7 lat, które można było wykorzystać zdecydowanie lepiej. Natomiast atakowanie nawet krytycznie ocenianego polityka przez budowanie takich resentymentów, w tym przypadku resentymentów antyniemieckich, to się nie powinno mieścić w standardach Zjednoczonej Prawicy i jakiejkolwiek prawicy. Mówię to jako konserwatysta. Portal Telewizji Republika.